Autoserwis Robert Wierzajkis. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów. Metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy. Ulica Ludwika Baryńskiego 26b. Telefon 792 287 467. Zmiana w kadrze kierowniczej szpitala nie jest jedyną, jaka następuje w publicznych suwalskich jednostkach. Z pracy po wielu latach wytężonej pracy na zasłużoną emeryturę odchodzi również Jolanta Matulewicz. Od wielu lat z sukcesem kierowała miejskim żłobkiem. Podczas jej dyrektorowania instytucja ta znacząco się rozrosła, a sam żłobek ogromnie zyskał na popularności wśród mieszkańców. Kierowana przez nią instytucja została nagrodzona w bieżącym roku najbardziej prestiżową lokalną nagrodą. Włócznie Jaćwinga przyznało załodze żłobka za profesjonalną opiekę i edukację najmłodszych suwałczan. Odchodzącą dyrektor zastąpi zwyciężczyni konkursu na to stanowisko. Ratusz poinformował, że będzie to Marta Kapusta. Postać w mieście doskonale znana jako rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach. Praca w instytucji opiekującej się maluszkami będzie zatem dla nowej pani dyrektor poważnym wyzwaniem. Do jej zadań będzie też należało m.in. nadzorowanie poważnej inwestycji. W jednym ze skrzydeł szkoły podstawowej nr 7 ma wreszcie powstać długo oczekiwany czwarty żłobek. Budynek jednak wymaga pokaźnej dozy prac budowlano-remontowych. Na zrealizowanie tego zadania będzie trzeba jeszcze sporo poczekać, bo dopiero ogłoszono przetarg na projekt. Tymczasem na kolejne miejsca w żłobku czeka duża grupa chętnych maluszków. W nowym żłobku docelowo ma znaleźć się 6 sal, każda wyposażona we własną łazienkę. Będą tu nowe szatnie, sale kuchenne, wózkownia i przystosowany dla najmłodszych plac zabaw. Ratusz oczekuje, że firma, która wygra przetarg na projekt, stworzy go w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy.